Stanisław Michalkiewicz opowiada o tle historycznym aktualnych wydarzeń na Ukrainie i odpowiada na pytania dotyczące wypowiedzi Georgette Mosbacher, rządów PiS czy pomysłów na rozliczenie Republiki Okrągłostołowej. No i tak się stało, że w 2003 roku w Gruzji wybuchła rewolucja róż. Polegała ona na tym, że grupa barczystych mężczyzn w czarnych, skórzanych marynarkach jednymi drzwiami wyprowadziła z sali parlamentu gruzińskiego prezydenta Edwarda Szewardnadze, podczas gdy drugimi drzwiami taka sama grupa mężczyzn w czarnych, skórzanych marynarkach wprowadziła nowego prezydenta Michała Saakaszwili. O tak się dokonała rewolucja róż. Tam przy okazji rozbito kilka butelek wody mineralnej Borżomi. To były wszystkie ofiary, jakie tam tego. Następnego dnia po udanej rewolucji róż na lotnisku w Tbilisi wylądował czarterowy samolot z Londynu, wiożący dwóch pasażerów. Jednym z nich był taki biznesmen gruziński, który tam w Londynie robił interesy, a drugim pasażerem z podniesionym kołnierzem pod fałszywym nazwiskiem był Borys Abramowicz Berezowski, który przyjechał tam, przyleciał do Gruzji, żeby się zorientować, czy z tej Gruzji coś tam da się wycisnąć. I chyba lustracja nie wypadła zbyt dobrze, dlatego że w 2004 roku na Ukrainie wybuchła pomarańczowa rewolucja. Tutaj Grandziarz, jak ujawnił później brytyjski dziennik Guardian, Grandziarz sypnął złotem, 20 milionów dolarów zainwestował w tę pomarańczową rewolucję, w następstwie której prezydent Kuczma utracił władzę, a prezydentem został Wiktor Juszczenko, premierem Piękna Julia, czyli Julia Tymoszenko. Piękna Julia to jest bardzo ciekawa postać. Teraz trochę ciszej już o niej była, przedtem to na wszystkich pierwszych stronach gazet. Ona, to bardzo ciekawe, jak ludzie rosną razem z krajem. To jest bardzo ciekawy przykład, jak ludzie rosną razem z krajem. Otóż Julia Tymoszenko zaczynała swoją karierę od wypożyczalni kaset pornograficznych. No to tam żadne pieniądze, prawda, takie tam dziadostwo. I związała się z takim jegomościem Pawłem Łazarenko, który był premierem Ukrainy. Jak tam, czym go oczarowała, no to nie. Piękna Julia była, więc to nie trudno było w jej sytuacji. No i ten premier Łazarenko przyznał jej, jako właścicielce nowego przedsiębiorstwa Ukraińska Benzyna, monopol na obrót paliwami płynnymi na wschodzie Ukrainy. We wszystkich wschodnich okręgach Ukrainy. No to już były większe pieniądze. W ogóle ten Paweł Łazarenko to strasznie dokazywał do tego stopnia, że aż wylądował w amerykańskim więzieniu. I tam jęczał i szlochał. No, ale to Amerykanie nie byli czuli na te jego jęki i szlochania. Więc piękna Julia zaczęła już zarabiać większe pieniądze, ale to jeszcze nie były największe. Bo największe pieniądze to zaczęła zarabiać, jak została szefem takiego przedsiębiorstwa Zjednoczone Systemy Energetyczne Ukrainy, które w pewnym momencie od ruskich szachistów dostało monopol na import rosyjskiego gazu z możliwością odsprzedawania go za granicę. Jak ktoś z Państwa zna trochę stosunki w Rosji, no to wie, że sektor energetyczny, szeroko pojmowany, to jest domena służb. Tam jak ktoś nie jest generałem, to w ogóle nie ma czego szukać, go psami wyszczują. W związku z tym, a tu piękna Julia dostała taki prezent od nich, no nie wiem na jakiej zasadzie, znowu jakieś zalety musieli w niej dostrzec. Ale jakie, to już nawet się nie śmiem domyślać. Proszę Państwa, no i wydawało się, że już tak będzie, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, że sytuacja na Ukrainie się ustabilizowała, ale 17 września 2009 roku
prezydent Obama podjął decyzję o tak zwanym resecie w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Reset polegał na tym, że prezydent Obama wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w tej części Europy, co oczywiście wywołało polityczną próżnię, którą wypełnili strategiczni partnerzy, czyli Niemcy i Rosja. Dlaczego prezydent Obama to zrobił tak? To ni stąd, ni zowąd tak zrobił. To sprawiło cały świat w zdumienie. Nie wiem, bo on mi się nie zwierza przecież, ale warto przypomnieć w związku z tym wydarzenie, które miało miejsce miesiąc wcześniej. Otóż 18 sierpnia 2009 roku w Soczi z prezydentem Miedwiediewem, bo wtedy prezydentem Rosji był Miedwiediew, spotkał się izraelski prezydent Szymon Peres. Z tego spotkania żaden komunikat się nie ukazał, owiane było ścisłą tajemnicą, ale prezydent Peres po powrocie do Izraela udzielił wypowiedzi jednej z izraelskich gazet, że złożył prezydentowi Miedwiediewowi dwie obietnice. Pierwszą, że Izrael nie uderzy na Iran. Nie uderzył do dzisiejszego dnia. A drugą, że on, czyli prezydent Peres, namówi prezydenta Obamę, żeby tamten wycofał z Europy Środkowej elementy tarczy antyrakietowej. Prezydent Peres nie powiedział, co Miedwiediew jemu obiecał, a to coś mu musiał obiecać, bo prezydent Peres to nie był człowiek, który robił takie rzeczy, a zwłaszcza takie rzeczy za darmo. Nic nie robił za darmo, a jeszcze coś takiego. No i chyba go namówił. Bo prezydent Obama miesiąc później wycofał nie tylko elementy tarczy antyrakietowej, ale w ogóle Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w tej części Europy. Proszę Państwa, to miało oczywiście dalszy ciąg, bo 19 listopada 2010 roku rozpoczął się w Lizbonie dwudniowy szczyt NATO z udziałem prezydenta Obamy i wszystkich innych. I drugiego dnia, czyli 20 listopada 2010 roku, zostało proklamowane tam na tym szczycie w Lizbonie strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Rozumiecie Państwo, NATO przestało być wrogiem Rosji, Rosja przestała być wrogiem NATO, stali się strategicznymi partnerami. To oczywiście dla Polski też tam stwarzało zupełnie nową sytuację, bo jasne jest, że jak całe NATO jest w strategicznym partnerstwie z Rosją, to Polska nie może tutaj stawać dęba, też musi się odnaleźć w tym strategicznym partnerstwie. No i tam zaczęła się odnajdywać, ale nie o to chodzi. Proszę Państwa, wydawało się, że klamka zapadła na 50, może nawet na 100 lat. Dlatego, że to strategiczne partnerstwo NATO ustanowione z NATO z Rosją, ustanowione w Lizbonie, to był finał 25-letnich prac nad ustaleniem nowego porządku politycznego w Europie, który miałby zastąpić jałtański, czyli porządek lizboński. Na czym polegał porządek lizboński? No, najważniejszym postanowieniem to było strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Najtwardszym jądrem strategicznego partnerstwa NATO-Rosja było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. A kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego był podział Europy na strefę rosyjską i strefę niemiecką, prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Bo prawie dokładnie, bo republiki bałtyckie się znalazły na zachodniej stronie kordonu, ale Ukraina, Białoruś na wschodniej stronie kordonu. Jak mówię, wydawało się, że klamka zapadła może nawet na 100 lat. Ale porządek lizboński długo nie potrwał. Zaledwie niecałe 3 lata, bo pod koniec roku 2013 prezydent Obama ni z tego, ni z owego zresetował ten swój poprzedni reset i wysadził strategiczne partnerstwo razem z tym porządkiem lizbońskim politycznym w powietrze.
zanim tutaj przejdziemy do dalszego ciągu, no to trzeba odpowiedzieć na pytanie, dlaczego prezydent Obama to zrobił? Zupełnie też nieoczekiwanie. Otóż, proszę Państwa, przed tym dwudniowym szczytem NATO w Lizbonie w listopadzie 2010 roku, 10 października 2010 roku odbył się jeszcze jeden szczyt, mianowicie szczyt w Deauville, w którym wzięły udział trzy osobistości. Francuski prezydent Nicolas Sarkozy, nasza złota pani z Berlina, no i rosyjski prezydent Dmitry Medwiediew. Szczyt w Deauville miał charakter nieformalny, o taki sam jak obecny szczyt w Wersalu. To znaczy, że tam żadne traktaty międzynarodowe nie zostały podpisane, ale została podjęta bardzo ważna decyzja. Mianowicie nasza złota pani po długim molestowaniu ze strony francuskiego prezydenta wreszcie się zgodziła na pogłębianie integracji w formacie śródziemnomorskim. Trzeba wyjaśnić te abrakadabry, o co tu chodzi tak naprawdę. Otóż tak naprawdę chodzi o zgodę Berlina na to, żeby Francja zaczęła sobie budować takie kieszonkowe imperium w basenie Morza Śródziemnego, na czym Francji bardzo zależało i zależy cały czas. Niemcy się nie chciały zgodzić, dlatego mówię o długim molestowaniu, ale w końcu nasza złota pani się zgodziła. Co dostała w zamian, no tego nie wiemy. Być może kiedyś zostanie nam to objawione, na razie tego nie wiemy. No i minął niecały miesiąc, a rozpoczęło się pogłębianie integracji w formule śródziemnomorskiej. Mianowicie w Tunezji wybuchła jaśminowa rewolucja, w wyniku której lud tunezyjski obalił tamtejszego tunezyjskiego tyrana. Dlaczego w Tunezji? No, odpowiedź jest prosta, dlatego że przywódcy wszystkich tych organizacji opozycyjnych byli na emigracji w Paryżu pod czujnym okiem francuskiego wywiadu. No to tam było najłatwiej tę jaśminową rewolucję przygotować i zwycięstwo ludu i obalenie tyrana. No i tyran został obalony. Jak lud egipski zobaczył, że tak łatwo można tyranów obalać, no to już nie czekał dłużej ani chwili, tylko obalił swojego tyrana w osobie prezydenta Hosni Mubaraka. No to lud libijski, widząc to, co się dzieje, natychmiast zaczął przystępować do obalenia swojego tyrana, czyli Muammara Kaddafiego. I proszę Państwa, tu nam się dopiero wyjaśnia przyczyna obecności prezydenta Miedwiediewa na szczycie w Deauville, bo gdyby nie Kaddafi, to byśmy nie wiedzieli w ogóle, po co go tam zaprosili. A Kaddafi już wyjaśnia. Otóż Kaddafi od 1969 roku, kiedy na czele grupy oficerów obalił tamtejszego króla Idrisa i objął władzę, był najukochańszą duszeńką Kremla. Ruscy szachiści niczego mu nie potrafili odmówić. Ale kiedy zbuntowany lud libijski wyciągnął Kaddafiego za kołnierz z jakiegoś kanału i następnie, no tutaj są sprzeczne wersje, czy go zadźgali tam nożami ci oprawcy, czy też rozszarpali przed kamerami telewizyjnymi, dość, że no, zginął Kaddafi. To ruscy szachiści na Kremlu nie zaprotestowali ani słowem. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że na szczycie w Deauville prezydent Miedwiediew swoim rozmówcom zacytował pana Jerzego Owsiaka. A z Kaddafim to rób ta, co chce ta, prawda? On już naszą duszeńką być przestał. No to zrobili, co chcieli. I w tym momencie na arenie dziejowej pojawia się prezydent Obama i zaczyna namawiać Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, no tak jak tak, skoro nam tak dobrze idzie z tymi tyranami, to niech jeszcze zwycięży demokracja w Syrii. A oni na to chłodno odpowiedzieli, myśmy się na temat Syrii nie namawiali. No nie namawialiście się do PR, ale co wam szkodzi, niech i tam zwycięży demokracja.
Prezydent Obama wyobrażał sobie, że stanie na czele koalicji Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji, no i zrobią marmoladę z syryjskiego tyrana i tyle. Ale do powstania takiej koalicji nie doszło. I prezydent Obama powziął podejrzenie, że za sprawą intryg zimnego ruskiego czekisty Putina, do którego powziął śmiertelną urazę. Jak ty tak, to ja tak. No i wysadził w powietrze ten porządek lizboński, zapalając zielone światło dla Majdanu na Ukrainie, który tam w roku 2014 się tam rozpalił. Tutaj już Amerykanie sypnęli złotem w znacznie większych ilościach. Początkowo nie wiedzieliśmy, ale potem niedyskrecja wyszła. Podczas rozmowy telefonicznej przedstawicielki Departamentu Stanu z prezydentem Estonii. No to dowiedzieliśmy się, że to wchodziły miliardy dolarów. No to jasne, że tak. Krótko mówiąc, i tak jak, proszę Państwa, po pomarańczowej rewolucji znowu Borys Abramowicz wylądował na Ukrainie i tak mu się tam Ukraina spodobała, że nawet chciał przyjąć obywatelstwo ukraińskie, ale chyba nie zdążył, bo taktownie umarł. Taktownie umarł, zachorował i umarł. No, odbył się ten Majdan. Porządek lizboński został wysadzony w powietrze. W związku z tym już nie było żadnego porządku. No to zimny ruski czekista skorzystał z okazji, żeby wziąć Cypr. Nie Cypr, co ja mówię, zawsze mi się myli, to freudowskie pomyłki. Proszę Państwa, zaraz do tego Cypru dojdziemy, bo to rzeczywiście kołacze mi się po głowie. Wziąć Krym i otworzyć taką krwawiącą ranę w organizmie państwowym Ukrainy w postaci tych zbuntowanych republik Donieckiej i Ługańskiej. Dlaczego ten Cypr mi tak chodzi po głowie? Otóż, proszę Państwa, kiedy zimny ruski czekista, tam społeczeństwo otwarte już rozpoznał całkowicie, kiedy oligarchowie czmychnęli za granicę, to kto, jakie państwo było największym inwestorem zagranicznym w Rosji wtedy? Właśnie Cypr. Największym inwestorem zagranicznym w Rosji był Cypr. Nie Stany Zjednoczone, nie tam Niemcy, tylko Cypr. Dlaczego Cypr? Otóż tam się schronili ci oligarchowie drobniejszego płazu. Bo to ciepło i blisko Izraela i w ogóle fajnie jest na Cyprze. No i tam pewnego dnia odwiedzili ich wysłannicy zimnego ruskiego czekisty Putina. A Państwo wiecie, jak się ma pistolet przystawiony do głowy, to trzeba mówić krótko i na temat, bo to nie ma czasu na jakieś rozchowory. No więc postawili tym oligarchom, no to ile ukradłeś? No tyle i tyle. Aha, to zostaw sobie tutaj trochę na papierosy, żebyś miał i żyj sobie, ale reszta ma wrócić do Rosji, bo jak nie, to popatrz, myśmy tutaj ciebie znaleźli i wszędzie ciebie znajdziemy. Także nawet nie myśl o tym, że się gdzieś tam schowasz przed nami. No i oni zrozumieli, że to na serio jest, że to naprawdę. I nagle, tak jak za Jelcyna w okresie tej smuty jelcynowskiej, nie można było tam emerytur na czas wypłacać. Ludzie kartofle sadzili tam między blokami na trawnikach. No nagle się okazało, że emerytury są wypłacane, że nie trzeba kartofli sadzić. Krótko mówiąc, i to Rosjanie Putinowi pamiętają. To nie jest tak, że on tam jest znienawidzony powszechnie, tak jak tutaj. Zresztą z tymi pogłoskami o tym, że tu z lada chwila wybuchnie rewolucja w Rosji, to jest ciekawa rzecz, bo do tych masowych protestów nawołuje Aleksiej Nawalny, który siedzi w ciężkim więzieniu. Siedzi w ciężkim więzieniu i proszę, robi co chce tam w tym ciężkim więzieniu. Nawołuje za wszystkie rozgłośnie radiowe, telewizyjne stacje, powtarzają tu na cały świat. No ale
gdzieś tam mu mikrofon ktoś musiał podstawić pod nos. W ciężkim więzieniu, no to fenomen, ten godzien rozbiorów, nawet nie śmiem się domyślać, bo to jest sytuacja podobna jak z panem redaktorem Michnikiem była. Pan redaktor Michnik siedział w więzieniu, no i jak tam kiedyś wdał się w taką bijatykę ze strażnikami w więzieniu, to następnego dnia już film z tej bijatyki był nagrany i na wszystkie telewizje zachodnie to transmitowały. Także no, zdarzają się rzeczy na świecie, które się nie śniły filozofom, ale to już wróćmy do głównego wątku. Proszę Państwa, i wydawało się, że taki tak po tym obaleniu porządku lizbońskiego, po tym przejęciu Krymu przez Rosję, po tym otwarciu tej krwawiącej rany, wydawało się, że taki stan ni pokój, ni wojna to już będzie tak trwał. Może by i trwał, gdyby nie to, że w 2020 roku zmienił się prezydent Stanów Zjednoczonych. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, zmienił o 180 stopni linię polityczną prezydenta Trumpa. Dlaczego to zrobił? No to tego też nie wiem, natomiast chciałbym Państwu przedstawić takie zestawienie, które zrobiłem w 2008 roku, jak wybuchł światowy kryzys finansowy. Otóż wtedy okazało się, że wtedy Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy 622 miliardy dolarów rocznie. I ta kwota stanowiła równowartość połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata. Taka była przewaga Stanów Zjednoczonych w roku 2008. W 2018 roku Stany Zjednoczone miały nawet większy budżet wojskowy, tam ponad 700 miliardów dolarów, ale ta kwota stanowiła równowartość połączonych budżetów wojskowych już tylko 8 następnych państw świata. W ciągu 10 lat przewaga Stanów Zjednoczonych stopniała o połowę. A w kwietniu ubiegłego roku ważny generał w Pentagonie powiedział, że Chiny mają wyższy budżet wojskowy od Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę poziom tamtejszych cen. No to co byście Państwo zrobili, będąc na miejscu prezydenta Bidena w tej sytuacji? Ja bym doszedł do wniosku, że moim największym problemem to są Chiny i że muszę przygotować Stany Zjednoczone do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej. Ale żeby to zrobić, żeby postawić pierwszy krok na tej drodze, to muszę wygasić konflikty na innych kierunkach. Muszę wygasić konflikty na innych kierunkach. No i prezydent Biden w czerwcu ubiegłego roku przyjechał do Europy z gałązką oliwną. Z gałązką oliwną, jako gołąbek pokoju. Odbył rozmowę z naszą złotą panią. Coś jej tam musiał obiecać, bo po tej rozmowie instytucje Unii Europejskiej gwałtownie zaczęły tu szantaż finansowy wobec Polski nasilać. Donald Tusk zgłosił intencję powrotu na ojczyzny łono. Więc podejrzewam, że prezydent Biden musiał, skoro nasza złota pani od stycznia 2016 roku prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Polsce, żeby odzyskać tutaj wpływy, no to jak my to wiemy, to prezydent Biden też to musi wiedzieć, coś tam musi przecież wiedzieć. No to jak tak bardzo chcesz, to proszę bardzo, weź sobie to. Chyba nie wszystkie, bo Szymon Hołownia jednak został na scenie politycznej, to znaczy, że Stany Zjednoczone wszystkich wpływów w Polsce naszej złotej pani nie przekazały, ale no, te, które przekazały, to ktoś musi zagospodarować. W związku z tym Donald Tusk z taką misją tutaj na ojczyzny łono powrócił. Proszę Państwa, prezydent Biden spotkał się też i to dwukrotnie, w czerwcu i w lipcu ubiegłego roku, z zimnym ruskim czekistą Putinem. Osobiście się spotkał i z własnej inicjatywy. Jeśli tak,
no to musiał czegoś od Putina chcieć. Skoro chciał się z nim spotkać i dwukrotnie to zrobił, to musiał czegoś od Putina chcieć. Czego mógł chcieć prezydent Biden od Putina? Czy przypadkiem nie tego, jakiej ceny zażąda Rosja w zamian za obietnicę neutralności, kiedy Stany Zjednoczone przystąpią do ostatecznego rozwiązywania kwestii chińskiej? Dlaczego tak myślę? Dlatego, że po tych rozmowach prezydenta Bidena z prezydentem Putinem gwałtownie zaczęło narastać napięcie między Rosją i Ukrainą, a prezydent Putin zaczął bardzo wysoko licytować, czego by Rosja tutaj oczekiwała. Dlatego mówię, że wysoko, bo znacznie ta licytacja wykraczała poza poprzednie ustalenia amerykańsko-rosyjskie, a konkretnie poza porozumienie paryskie. Otóż NATO zostało rozszerzone na wschód, to znaczy państwa środkowej Europy zostały przyjęte do NATO w 1999 roku. Natomiast w 1997 roku między Stanami Zjednoczonymi i Rosją zostało zawarte porozumienie w Paryżu poświęcone budowie tak zwanych środków budowy zaufania. Między innymi, że zachodnia broń jądrowa nie będzie przenoszona na wschód od granicy, dawnej granicy niemiecko-niemieckiej. No i że na obszarze tych państw nowo przyjętych do NATO nie będą zakładane stałe bazy NATO. A Putin tym razem zalicytował znacznie wyżej, bo zaczął się domagać, że najlepiej by było, gdyby sytuacja wróciła do tej sprzed roku 1997, to znaczy, żeby te państwa środkowej Europy wysiadać z NATO. A jak nie, to żeby Rosja przynajmniej uzyskała prawo współdecydowania o tym, jakie wojska na obszarze tych państw mogą być. Myślę, że nie sądzę, żeby tak wierzył w to, że Stany Zjednoczone na to pójdą, tylko dlatego tak licytował wysoko, żeby tam mieć z czego ustąpić, jak już przyjdzie co do czego. Proszę Państwa, więc warto jeszcze dodać jedną rzecz. Prezydent Biden wielokrotnie, publicznie zapewniał, że Stany Zjednoczone będą broniły obszaru NATO. Ukraina nie należy do NATO. To znaczy, że zapewniam, że Stany Zjednoczone Ukrainy broniły nie będą. Ukrainy broniły nie będą. No to co Putin przy tym swoim jeszcze usposobieniu osobliwym, jak Putin mógł to odczytać? No mógł to odczytać niezależnie od intencji prezydenta Bidena jako zachętę. No na co czekasz, cymbale? Bierz tę Ukrainę. No to zrobił to po swojemu. Bo dlaczego? Jeśli to był prezent od prezydenta Bidena, to jeden był warunek, że za żadne skarby nie może to wyglądać jak prezent. Musi to wyglądać jak dopust Boży. No to właśnie wygląda. To właśnie wygląda jak dopust Boży. No oczywiście trup się ściele gęsto, no ale to tak jest, jak ktoś wejdzie między ostrza potężnych szermierzy, a jeszcze prezydent Biden wykorzystał tę sytuację na wypadek, gdyby Putinowi coś strzeliło do głowy i nie chciał jednak tej obietnicy neutralności złożyć, to żeby Rosję osłabić gospodarczo przy okazji, no stąd te sankcje. No to, ale sankcje muszą być jakoś uzasadnione, przynajmniej pozór moralnego uzasadnienia trzeba znaleźć. No to teraz jesteśmy rozhuśtywani emocjonalnie, słysząc, że cały świat potępia Rosję. To by było bardzo ładnie, gdyby to była prawda, ale nie jest to prawda. Dlatego, że Rosję potępia Kanada, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Korea Południowa, Japonia i Singapur i nikt więcej. A, i Australia. I nikt więcej Rosji nie potępia,
i żadnych sankcji wobec niego nie obmyśla. Reszta świata zachowuje się powściągliwie. No więc w tej sytuacji prezydent Biden ogłosił decyzję o wstrzymaniu importu rosyjskiej ropy, rosyjskiego gazu i tak dalej. Rosyjska ropa pokrywa 10% zapotrzebowania Stanów Zjednoczonych. To 10% to jest niedużo, ale w liczbach bezwzględnych to jest całkiem sporo. 800 tysięcy baryłek dziennie. 800 tysięcy baryłek na dobę. Ale to Stany Zjednoczone taką decyzję podjęły i w związku z tym, żeby te 10% jakoś wyrównać, a ponieważ Arabia Saudyjska odmówiła zwiększenia wydobycia i Emiraty Arabskie odmówiły zwiększenia wydobycia ropy, no to prezydent Biden zaczął się umizgiwać do prezydenta Wenezueli, pana Maduro, z którym, no, który jest dyktatorem, no świnia, parszywa i tak dalej. No ale jak, ale ropę ma, państwo rozumiecie. Więc jak to się mówi, w polityce nie ma gniewu, tak samo jak w interesach. Nie ma gniewu, w polityce nie ma gniewu, bo w polityce trzeba mieć z góry przygotowaną odpowiedź przynajmniej na dwa pytania. Pierwsze pytanie, co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie, co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? No i między tymi dwoma pytaniami jest ogromna przestrzeń i to jest właśnie polityka międzynarodowa. I proszę państwa, sankcje finansowe bardzo dotkliwe, ale ruscy szachiści, tak jak niektórzy komentatorzy piszą, też bombę atomową obmyślili. Tak jak tu wyrzucenie ich ze Swifta to była bomba atomowa, to Ruscy też bombę atomową wymyślili jako remedium. Otóż właśnie dzisiaj przeczytałem, że dekret został wydany przez zimnego ruskiego czekistę o tym, że rosyjscy pożyczkobiorcy, jeżeli pożyczyli i muszą oddać więcej niż 10 milionów rubli miesięcznie, to mogą to zrobić w rublach. Prosząc bank rosyjski jakiś o otworzenie konta depozytowego i złożyć tam w depozyt, to jest wszystko legalne. W rosyjskim banku tę należność w rublach. No i teraz, jeżeli zagraniczni pożyczkodawcy chcieliby odzyskać te należności, no to muszą. Co zrobić muszą? No pójść do rosyjskiego banku i jakoś tam z nim załatwić, prawda? Więc rzeczywiście jest to takie sprytne posunięcie. Sankcje zresztą mają charakter obosieczny, bo no, firmy się wycofują z Rosji, bo tu tego no, sankcje są. Ale przecież firmy te, które się wycofują z Rosji, nie były tam obecne ze względów charytatywnych, tylko żeby zarabiać tam pieniądze, korzystając z dostępu do całkiem sporego rynku rosyjskiego. Więc, a jeżeli się wycofają, no to raz, że wycofają się z tego rynku, na który mogą wejść Chinole, już nie wyjdą stamtąd, no i nie zarabiają. Ciekawe, jak długo wytrzymają z tym wszystkim. No i jeszcze jedna rzecz. Proszę państwa, warto zwrócić uwagę, że wojna się toczy i tak dalej. No to jasne, tam ludzie giną, to można im współczuć. Ja im współczuję, bo to oni tam niczemu nie winni są, ale wleźli między ostrza potężnych szermierzy. No i to tak, jak ktoś wejdzie między ostrza, to marny jego los jest, bo to trzeba im pomagać jakoś, mimo że będziemy mieli problem z tą pomocą za 2 lata, to będziemy mieli, a może nawet wcześniej, bardzo poważny problem. No ale to na razie jeszcze jesteśmy w euforii, w związku z tym na razie jeszcze nikt o tym nie myśli specjalnie. Chociaż powinien, no ale to
nie można za zbyt wiele wymagać od naszych umiejowanych przywódców. Proszę Państwa, chciałem tylko zwrócić uwagę w związku z tym, że wojna trwa, Ruscy tam Ukrainę niszczą, mimo że wycofują się w popłochu i tak dalej, ale niszczą tę Ukrainę. Natomiast linii kolejowych nie niszczą, bo pociągi kursują. Uchodźcy przyjeżdżają pociągami nawet ze wschodniej Ukrainy do Lwowa i ten ruch pociągów nie jest zakłócony niczym. Znaczy, że linii kolejowych nikt nie atakuje. A po drugie, przez Ukrainę przebiega ruski ropociąg i rurociąg tłoczący ropę i gaz do zachodniej Europy. Przez ten gazociąg przebiegający przez Ukrainę tłoczonych jest 107 milionów metrów sześciennych gazu na dobę. I ani Ukraińcy go nie wysadzają, ani Ruscy go nie bombardują. Więc widać, że kopiemy się po kostkach, ale nie wyżej. Ale nie wyżej. Bo proszę Państwa, muszę tutaj jeszcze kropkę nad i postawić. Otóż mamy do czynienia z realizacją pewnej doktryny wojskowej. Za prezydenta Eisenhowera Stany Zjednoczone miały doktrynę zmasowanego odwetu. Doktrynę wojskową zmasowanego odwetu, którą tak po chamsku można streścić w sposób następujący. Walimy ze wszystkiego, co mamy. Kto przeżyje, ten wygrał. Ale kiedy na początku lat 60. się okazało, że Sowieciarze rozbudowali arsenał nuklearny, no się wyjaśniło wtedy, że nikt nie przeżyje. Że nikt nie przeżyje. W związku z tym doktryna zmasowanego odwetu już przestała być aktualna. I wtedy Robert McNamara, który był sekretarzem obrony w administracji prezydenta Kennedy'ego i później prezydenta Johnsona, obmyślił nową doktrynę wojenną nazwaną doktryną elastycznego reagowania. Na czym polega doktryna elastycznego reagowania? Znowu po chamsku tak streszczę, haratamy się, ale na przedpolach, taktownie oszczędzając nawzajem własne terytoria. I zwróćcie Państwo uwagę, że od lat 60. wszystkie te wojny o pokój i tak dalej toczą się tak naprawdę o przedpola, żeby mieć ich jak najwięcej i jak najdalej od własnych granic. Jak najdalej. Z tego punktu widzenia Ukraina, podobnie jak środkowa Europa, świetnie się nadaje na przedpole Stanów Zjednoczonych. No a Europa tak samo się, nie tylko, ale środkowa, świetnie się nadaje na przedpole Rosji. W związku z tym, no tutaj może się, i my powinniśmy na to uważać, żebyśmy przypadkiem z powodu własnej gorliwości nie wyparowali od ognia atomowego. Bo to znaczy, wprawdzie prawdopodobieństwo nie jest duże, bo to by, że tak powiem, jeźdźców apokalipsy uruchomiło. Bo każda wojna, to tak mówił pruski teoretyk wojny Karol von Clausewitz, każda wojna musi mieć cel polityczny. On mówił nawet więcej, że wojna to jest polityka, tylko prowadzona innymi środkami. Więc każda wojna musi mieć cel polityczny. Tymczasem zagłada gatunku ludzkiego, która by nastąpiła w wyniku takiego Armagedonu, spowodowałaby, że żadnego celu politycznego już osiągnąć by nie było można. W związku z tym to jest wszystko, ale jak mówię, kopiemy się po kostkach, ale nie wyżej. No i w tym jest nadzieja. W tym jest nadzieja, że wyżej się nie kopniemy. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę, żeście mnie Państwo cierpliwie wysłuchali.
Proszę Państwa, witam w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Adam Sosnowski. Panie Stanisławie, czy wypowiedź pani Mosbacher, tu cytuję, Polska posiada na Zachodzie reputację kraju nieprzyjaznego mniejszościom seksualnym, to się przekłada na niekorzystne decyzje inwestycyjne. Ma również wpływ na sprawy militarne. To tak naprawdę powtórka Jałty i zyskanie neutralności Rosji oraz uzależnienie poparcia naszego rządu przez niby sojusznika zza oceanu oddania swobody działania tęczowym argumentom. No, jeżeli mam nadzieję, że to nieprawda, co mówi pani Georgetta, bo gdyby, no tam jeśli chodzi o te inwestycje, no to co, jakie tu inwestycje, jakich inwestorów może ta, jeśli by nawet rzeczywiście Polska była krajem nieprzyjaznym tym wszystkim zboczeńcom, no to co, jakich inwestorów mogłaby w ten sposób zniechęcić? No takich, którzy tam by prowadzili burdele jakieś takie, darkroomy i to ich lepiej się tam, niech będą zniechęceni, bo... A jeśli chodzi o wpływ na sprawy militarne, to mam nadzieję, że to nieprawda. Mam nadzieję, że to nieprawda, bo gdyby sprawy militarne, a więc sprawy bezpieczeństwa państwa naszego i naszego narodu zależały od sodomitów, no to naprawdę jak najdalej od takiego sojusznika. Mam nadzieję, że pani Żurzata po prostu plecie brednie, bo to ona tam za mądra to chyba nie jest. Więc drugie pytanie. Skoro tak zwana dobra zmiana to gierkizm, to czy obecny etap surowości to jaruzelizm? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Na jaruzelizm przyjdzie czas, jak tutaj się skończy, że tak powiem, sen o szpadzie. To wtedy, jak trzeba będzie zacząć spłacać długi, to będą nam, to przykręcą nam śrubę, tak jak to było wtedy. Pani Diana Asnyk. Najprzenikliwiejszy panie Stanisławie, czarna perło polskiej publicystyki. Mam dla pana dwa pytania i zadanie do wykonania. Och, już mnie ciarki przechodzą, już mi skóra cierpnie. Co pan sądzi o usprawiedliwieniu i rozgrzeszaniu PiS na podstawie następujących argumentów? Niewiele mogą, mają związane ręce. Unia Europejska rzuca im kłody pod nogi. Muszą manewrować między Unią Europejską, światowym, dobrze zorganizowanym i opłaconym lewactwem oraz wewnętrznymi wrogami. Są w potrzasku. No to może i są w potrzasku, ale nie można zapominać, że oni sami w ten potrzask się wpakowali. Przecież Prawo i Sprawiedliwość w 2003 roku gardłowało za Anschlussem. W 2008 roku, przepraszam, głosowało za ustawą upoważniającą prezydenta do ratyfikacji traktatu lizbońskiego, więc to mają to, co chcieli. To wtedy trzeba było myśleć o tym, żeby się nie znaleźć w potrzasku, a teraz jak są w potrzasku, to są w potrzasku z własnej winy. Dlatego moim zdaniem to nie jest żadne rozgrzeszenie. To są takie, że tak powiem, wykręty. Raczej. Zadanie do wykonania. Drogi panie Stanisławie, proszę sobie wyobrazić, że ma pan pewne nadprzyrodzone umiejętności. Jestem ciekawa, jak je pan wykorzysta. Ma pan zdolność przeniesienia się w czasie do innej epoki. W jakiej epoce chciałby się pan znaleźć? Może chciałby pan świadkiem jakichś przełomowych wydarzeń? Wie pani co? No, niezbyt odległe. Ja bym się chciał znaleźć w Belle Époque, to znaczy w okresie tak na przełomie wieków XIX i XX. Wydaje mi się, dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że to był taki, można powiedzieć, szczyt Europy. Potem już było schodzenie w dół, coraz bardziej w dół, no a teraz to już jest degrengolada całkowita, więc chętnie bym się tam przeniósł, bo to się wtedy przyjemnie żyło. Może chciałby pan
być świadkiem jakichś przełomowych wydarzeń? No, chętnie, tak. Zwłaszcza takich, których przebieg nie jest do końca wyjaśniony. To chętnie bym tam poznał te wydarzenia. Ma pan możliwość wcielić się na pewien czas w którąś z postaci historycznych. Kogo pan wybiera? No, to mi pani zadała śmiertelnego. Zabiła mi pani ćwieka. No, kogo bym wybrał? Myślę, że dwie osoby mi przychodzą na myśl. Mianowicie cesarza Oktawiana Augusta i króla Zygmunta Starego albo Zygmunta Augusta. Bo to tam później to już było gorzej, to tam, ale tutaj oni mogli naprawdę uczynić z Polski potęgę, zresztą była już za ich czasów, ale niestety te szanse, zwłaszcza Zygmunt August moim zdaniem zmarnował, także ja bym chciał to skorygować, chciałbym naprawić i dlatego bym się chętnie wcielił w jego. I trzecia rzecz. Jest panu dane zjeść wspaniałą kolację i napić się najlepszego wina z jedną z wybranych dam. Którą damę pan zaprasza? Sophie Loren, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot czy Monique Bellucci? A nie mogę jakichś nowych, no jak już tak, to trudno. No, teraz to tylko trzy z wymienionych przez panią osób żyją. Sophia Loren, Marilyn Monroe to nie żyje, Brigitte Bardot. No Brigitte Bardot to tam, no tak, Monique Bellucci. No wolałbym Monique Bellucci, bo to jeszcze jest najmłodsza spośród tych wszystkich wybranych dam. Pan Adam Sternik. Szanowny panie Stanisławie, nawet jakby ta rozmowa z Moniką Bellucci nie była interesująca, to bym to wynagrodziło patrzenie na nią, to już by było coś, jakaś korzyść by była, a na Brigitte Bardot to już raczej melancholia. Pan Adam Sternik. Szanowny panie Stanisławie, w momencie, kiedy architekci, budowniczowie i strażnicy naszego podatkowego gułagu stracą nad nim władzę, a z tego co widzę, to zaczyna im być ciepło w stopy, jakie działania należy podjąć, by sprawnie i sprawiedliwie rozliczyć Polskę okrągłostołową i jak wyprowadzić Polskę z opresji ekonomicznej po zwycięstwie? Z góry dziękuję za odpowiedź. Ja bym się tam z rozliczeniami nie zajmował, bo to jest zawracanie głowy i strata energii. Jak wyprowadzić Polskę z opresji ekonomicznej po zwycięstwie? No mam tutaj receptę taką, żeby musielibyśmy odblokować, i to jak najszybciej, narodowy potencjał gospodarczy. I widzę metodę na odblokowanie tego, bo to już raz żeśmy z tego narzędzia skorzystali, właśnie u progu transformacji ustrojowej, mianowicie przywrócenie ustawy o działalności gospodarczej, ale w brzmieniu, jakie nadał jej Mieczysław Wilczek, a więc w brzmieniu z 1 stycznia 1989 roku. No i to by właśnie było to. To by trzeba było zrobić. I pan Wojtek Reichel. Szanowny panie Stanisławie, czy słyszał pan o projekcie tak zwanej Nowej Kalifornii, zakładającym utworzenie państwa żydowskiego na terenie Półwyspu Krymskiego? W zasadzie nikt nie pyta, czemu Chruszczow przekazał w 1954 roku Krym Republice Ukrainy. A jakie jest pana zdanie na ten temat? Słyszałem o takim projekcie, ale no, wydaje mi się, że obecnie, kiedy Krym jest zajęty przez Rosję, to realizacja tego projektu jest bardzo mało prawdopodobna. I po co zresztą robić jakąś nową Kalifornię na Krymie, kiedy ta Kalifornia jest na Ukrainie? Przecież na Ukrainie Żydzi to mają takie Eldorado, jakiego nie mieliby nigdy na Krymie. Ba, nawet takiego, jakie mają w Izraelu. Proszę państwa, kończę na tym ten cykiel i do zobaczenia w cyklu następnym.